Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, do osób z niepełnosprawnością. W tym roku cała Gra Miejska będzie startować z terenu budowy domu Ocza i Brata, który znajduje się za nami. Stąd startujemy punktualnie o godzince 10. Podczas trasy, jakby motywem przewodnim tegorocznej Gry Miejskiej jest historia samej dzielnicy Błeszno. Gry miejskie mają już swoją ładną historię. Przynajmniej taką, myślę, dziesięcioletnią, bo od roku 2010 realizowane są przez wcześniej wolontariat młodzieżowy, a później przez Fundację Oczami Brata Gry Miejskie na terenie Częstochowy. Gra Miejska w swojej idei nawiązuje do projektu Niepełnosprawni Aktywni Kulturalnie, którego też przez warunki pandemiczne w tym roku nie jesteśmy w stanie zrobić w całości, ale udało nam się właśnie zrobić Grę Miejską, która we wrześniu ma aktywizować i integrować uczniów szkół specjalnych, uczniów szkół integracyjnych, więc właśnie takie grupy uczniów zapraszamy. Zapraszamy właśnie osoby z niepełnosprawnością też z różnych NGO-sów działających na terenie Częstochowy właśnie po to, żeby w tonie integracji i takiego wspólnego przebywania też lepiej się poznać i zacząć dobrze ten rok szkolny. A jakie atrakcje czekają na tych, którzy 25 września wybiorą się na Błeszniańską Grę Miejską? Będą zadania związane z historią dzielnicy. Będziemy przechodzić przez ulicę Brzezińską, Owsianą, Szkolną, Bohaterów Katynia i ulicę Długą. W tym roku Grę Miejską będziemy organizować dzięki Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość. Udało nam się pozyskać grant właśnie na Grę Miejską Śladami Historii Błeszna, za co też bardzo serdecznie dziękujemy. Konkurencja była duża, są to projekty takie, które mają na celu aktywizować społeczność lokalną, więc myślę, że nasza Gra Miejska bardzo fajnie tutaj na terenie dzielnicy Błeszno się wkupi właśnie w aktywizowanie troszkę społeczności lokalnej na tym terenie. No właśnie jest dużo ciekawych rzeczy, między innymi jakby sam klimat i ułożenie miasta jest, całe dzielnicy jest po prostu dosyć specyficzne, dlatego że nie znajdujemy się w centrum miasta, ale mamy fajne tereny domkowe, jest tu bardzo spokojnie i bardzo miło się na pewno będzie spacerować.